nas są znane też na całym świecie, nie tylko u nas w Polsce. Dzisiaj przedstawię Wam nową swoją książkę, jak on to opowie sama. Będzie w tych warsztatach towarzyszyć Pani Basi, Pani Bożena Jędrzejczyk. Zapraszamy na spotkanie. I chciałabym Was prosić, jak ja przeczytam, żebyście dużo, jak będę czytała, żebyście dużo zapamiętali i później to, co zapamiętacie, żebyście mi narysowali. I sami wybierzecie te najlepsze rysuneczki i trzy rysunki dostaną, te osoby, które wygrają, dostaną w nagrodę jakąś bajeczkę. Fajek? No to dobrze. To słuchajcie, teraz Wam przeczytam bajkę o puszku maluszku. Kapuszek maluszek. Nosi na głowie kapelusz z piórkiem, a na nosie ma dwa piegi. Zamieszkał tam w chwili, kiedy gołąbek, z którym zwiedzał świat, przysiadł na drzewie, aby wysuszyć piórka zmoknięte na deszczu. Jedno z tych piórek spadło pod gruszkę i zaczęło mieć własną historię. Pierwsze, co trzeba było zrobić, to znaleźć dla siebie mieszkanie. Obok była nutka, wspaniała, ciepła, przytulna i sucha. Nikt też jeszcze jej nie zajął. Puszek maluszek tam więc się rozgościł. Żyło mu się dobrze, zaprzyjaźnił się z Biedronką, która chętnie go odwiedzała i opowiadała zasłyszane nowiny. W pobliżu mieszkała również rodzina mrówek, zaprzyjaźnili się, ale na dłuższe odwiedziny nie miały one czasu. Tak były zapracowane i w ciągłym biegu. Pewnego dnia zobaczył motylka, przywitał go grzecznie, a on powiedział dumnie: nazywam się Paś Królowej, dzisiaj fruwam po całym ogrodzie i szukam przyjaciół. Czy zechcesz być jednym z nich? I tak puszek maluszek zdobył jeszcze jednego przyjaciela. Pewnego dnia pogoda była piękna, słoneczko zapraszało na spacer. Z domu wybiegła Zosia, śpiewała i bawiła się na podwórku ze skakanką. Puszek maluszek wychylił się z Janki, zachwycony słoneczkiem. Postanowił również wyjść na spacer. Założył kolorowy kubraczek, kapeluszek z piórkiem, w rękę wziął parasol i torbę w kratę i wyruszył przed siebie na zwiedzanie świata. Puszek maluszek jest ciutki jak piórko, a wiatr był dość silny. Nagle porwał maluszka i niespodziewanie wylądował on tuż przy nogach Zosi. No a teraz... Tak, teraz będziemy rysować. Wszystko, co zapamiętaliście, możecie narysować. Szybciutko. Spróbujmy tak konkretyzować sobie to, co my chcemy namalować. Nie przemyśl tak jak rękę. Ale starajcie się szybciej. Nie wiem, a wiesz, że nie rzucamy kreskami? Nie rzucamy kreskami. Nie rzucamy kreskami. A ja bez koloru. Ja mam niebieski. Za moment przejdziemy powolutku kąska za kąską i przyglądamy się wszystkim pracom. Prace już wszystkie są na położone? Nie. No, pamiętajcie, nie pchajcie się. Nie pchamy się, idziemy powolutku, bo musimy popatrzeć, które prace nam się spodobają. Macie wybrać dwie. Nie pchamy się.
Skupić się, teraz nie rozmawiać. Skupić się. No oczywiście wybraliście trzy najładniejsze rysunki. Uważam, że bardzo dobrze wybraliście. Moim zdaniem też te rysunki zasługują na nagrodę. No, ślicznie, pięknie, no proszę. Jeszcze raz popatrzcie. Uśmiechnąć się buźki? Bo mi nie zgapią! Pani wręczy, tak? Przyjdzie się tam, może i wręczymy ten. A ty?